Wiele osób robi vlogi z tego, jak jadą do jakiegoś miejsca, to my pomyśleliśmy, że zrobimy vloga, jak wracamy z danego miejsca. A wracamy z Izraela. Wracamy dzisiaj do Polski, właśnie się pakujemy. Spędziliśmy tutaj prawie tydzień czasu. To jest też sprzęt, tu są statywy, jest też VR. No i wracamy dzisiaj do Polski. Musimy się szybko spakować, zaraz mamy autokar. To był zorganizowany wyjazd, ponieważ realizowałem tutaj film dla Fundacji Hatikva ze spektaklu. I teraz zobaczcie sobie, jak wyglądał nasz pobyt i ta realizacja tutaj, tak w telegraficznym skrócie. A potem wracamy do dzisiejszego daily vloga, czyli do naszego powrotu do Polski. Patrzcie! To jest nasz pokój, w sumie trzyosobowy, ale byliśmy tu we dwójkę. Idziemy teraz na śniadanie. I jest to taki motelik, hotelik pomiędzy Jerozolimą a Tel Awiwem. Ponieważ jeździliśmy zarówno do Tel Awiwu, jak i do Jerozolimy. Tu mieliśmy taki widok. O. A tam po nas przyjeżdżał zawsze autokar. Dzisiaj też przyjedzie. Nie? Chyba nie tu. Tu tym razem. O, a tutaj. Tutaj śniadanie, nasza grupa taneczna. Jedzą sobie śniadanie. A tu cały sprawca tego wyjazdu. Ceny tutaj mają bardzo dobre, jak nam powiedział jeden z tutaj kierowców autobusu chyba. To jest dlatego, że ten kraj istnieje 70 lat. I ludzie z całego świata tutaj przyjeżdżali. No. Izraelczycy z całego świata, Żydzi, prawda, oni się osiedlali, więc przywozili kuchnię z całego świata. Kraj jest młody, dużo jest kultur, mieszanina i dlatego jedzenie jest tutaj po prostu przepyszne. Nawet śniadania, a szczególnie śniadania, na przykład szakszusza. Dzisiaj zjemy, bo tu nie ma. Jesteśmy właśnie na Carmel Market. Prawie jak bałucki, nie? Rynek. Trochę głośniej, krzyczą, przepychają się. No, temperament izraelski. Gorąco. Idziemy zjeść szakszuszę, tak? Chyba tak, tu jest w razie czego jakaś. Możemy się tam kawałek przejść i usiąść już tutaj. Pierwsza szakszusza. Na koniec. O. Ostatni dzień, więc szybko trzeba jakieś pamiątki ogarnąć. Wszyscy pobiegli w pędzie za pamiątkami. My też, chociaż bardziej zrobiliśmy sobie najpierw kulinarną pamiątkę.
Także no cóż, tak jak mówiłem, niedługo wyjeżdżamy. I fajnie było, no. Także zapraszam Was do oglądania naszego wyjazdu do Polski. Robiliśmy film oraz wideo 360 VR z pobytu zespołu Kontra tutaj i z projektu Fundacji Hatikva o Irenie Sendlerowej, taki show muzyczny. No i dzięki temu mogliśmy też tutaj sobie pojechać na ten tydzień. No a dzisiaj wracamy. Dlatego właśnie mamy vloga z powrotu. Odwrotnie niż zazwyczaj. A tutaj jest, o, jest meczet. Nasz kierowca autobusu ma zamiar iść do tego meczetu. Jeszcze rzut okiem na jedyny kościół katolicki w Tel Awiwie. Jesteśmy na starym mieście w Jaffie. Jaffie w zasadzie. Także żegnaj, Izraelu. Shalom. Mamy lot odwołany, czyli vlog powrotny przedłużony. Lot odwołany. Następny jutro. Noc na lotnisku. Tak sądzę. Kolacja hotelowa zjedzona. Czas na spacer nocny po plaży. Taki ładny obrazek robię. Dopiero ostatnia noc w Izraelu. Sponsorowana przez LOT. Za nami nasz hotel. Zjedliśmy kolację. Spoko, no. Mógłbym zostać jeszcze tydzień tutaj. A ty lo que se lo dan, ok. Idziemy sobie wzdłuż plaży. Słońca nie praży, ale idziemy sobie wzdłuż plaży. I tak wygląda właśnie Tel Awiw nocą. Tel Awiw nie śpi. To, mówi się, że to miasto nie śpi. Faktycznie wszędzie ludzie chodzą. No dzisiaj jest piątek wieczór, czyli zaczął się szabat, więc ludzi jest mniej w restauracjach. Mniej też jest właśnie na ulicach. No ale nadal, jak widzicie, tętni to miasto życiem. Jestem naprawdę też pod wrażeniem, bo tu jest naprawdę dość ciemno, a kręcę to aparatem Sony Alpha 6500, czyli 6500. I naprawdę, naprawdę daje ta kamera niezłą jakość obrazu i też właśnie w niskim świetle. Także dla kręcenia w niskim kluczu polecam ten aparat. No oczywiście to jest model niższy od A7S, ale też bardzo dobry, no i też ekran dotykowy ma w przeciwieństwie do A7S, która nie ma takiego ekranu. Także to taki tylko trend technologiczny w tego vloga. No i co, no i mam nadzieję, że jutro już wyruszymy. Także zapraszam dalej do oglądania vloga powrotu do Polski. Siedzieliśmy i rozmawialiśmy o tym, że o różnicy między fotografią, nie, a filmowaniem. No i Aga jest na przykład dużo lepsza w łapaniu chwili, czyli w fotografii. Fotografia polega na właśnie złapaniu tego momentu, tej chwili, in the moment, o fotografii. Natomiast film, no to jest, o, działanie w ruchu, nie? Hulajnogi, samochody. Na przykład tam siedzieliśmy, była taka flaga, to wam pokażę. I teraz no, można sobie wyobrazić tą flagę
że jest jako zdjęcie, ale jak jest w ruchu, no to ten kadr jest ciekawszy. To są dwa różne media. Natomiast ty też wolisz zdjęcia, prawda? Tak. A czemu? A w ruchu? Jak coś się dzieje, to co powiedziałeś, że... Nudzi mnie. Że ciebie to nudzi, no właśnie. To widzę. A tak widzisz moment i uchwycasz chwilę. Także no tym się różnimy. No ja wolę filmować, choć też nie jestem operatorem. Co podkreślam, tylko reżyserem, więc zazwyczaj mam operatora. No to też na pewno nie jestem fotografem już w żadnym stopniu, nie? Bo operatorem bywam, jak właśnie go nie mam. No ja wolę rzeczy w ruchu, dlatego teraz idziemy, mówimy, jest ruch. Ja jeżdżą na hulajnogach, hulajnogi się tutaj w Tel Awiwie przyjęły. Podobnie jak teraz się przyjmują w Warszawie. Przede wszystkim zapraszam was na Instagrama Agi, bo jest naprawdę super, jeśli chodzi o zdjęcia. Agu, podkreśnik cię. No i na mojego też, jak macie ochotę zerknąć, jak nie umiem robić zdjęć, ale próbuję. PJ Rodan, zapraszam. A my teraz już spadamy do hotelu i mamy ambitny plan, żeby wstać na wschód słońca. Zobaczymy, czy się uda. No i ciąg dalszy powrotu do Polski trwa. Kolejny dzień, czekamy na wschód słońca. Wschód słońca nie nastąpił, zjedliśmy śniadanie. No i teraz już naprawdę lecimy. Mam już plecak. Także shalom Tel Awiw. Podejście numer 2. O, mamy co? Kolejna godzina spóźnienia. Trzymajcie kciuki. Przenieście się do przeszłości, kiedy to nagrywam, bo jak to oglądacie, to już to zmontowałem, więc znaczy, że wróciłem. No albo ten materiał został znaleziony, w sumie nie wiadomo. To tyle. No to Warszawa. Teraz tylko trzeba dostać się do Łodzi. A podróż zapewnia nam lot. Ze względu na odwołany lot. Więc jedziemy. Lot powrotny trwa. No i wreszcie już koło domu. Zaraz wjeżdżamy. Wchodzimy do klatki. Udało się. Także to był mój vlog powrotny z Izraela. Dajcie znać, co myślicie w komentarzu, czy taka forma wam odpowiada. Chciałbym więcej robić takich vlogów właśnie powrotnych, nietypowych, bo zazwyczaj się robi takie vlogi, że się gdzieś jedzie, a tu my, że przyjechaliśmy z powrotem. Rozważam też, żeby robić to może po angielsku. I consider to make it in English, maybe. Tell me what you think. Piszcie w komentarzach, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, no i dajcie też suba, jeżeli chcecie mieć ze mną jakiś tam kontakt. No i polubcie też fanpage na Facebooku Notatnik Reżysera. Zapraszam. Dzięki, do zobaczenia następnym razem, jak będę skądś wracał. Teraz idziemy prać i spać. Cześć!